Zaczynamy, tak? Witam Państwa, już zaczynamy. Ja się nazywam Wojtek Chmielarz i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić spotkanie z autorem, który przynosi... Znaczy to jest taki autor, który daje nam, autorom, pisarzom nadzieję. Polskim autorom nadzieję, bo znaczy po pierwsze napisał światowy swoją pierwszą książkę, która stała się światowym bestsellerem w wieku 42 lat, co mi daje jeszcze 2 lata na dorównanie. A po drugie, że daje nam nadzieję, że skoro Anglicy nauczyli się wymawiać jego nazwisko, to dla nas Polaków też jest jakaś szansa. We'll start now, and let me start by saying that today we have a meeting with you, and you are a person who gives hope to us Polish writers, basically for 2 reasons. Well, first of all, because when you wrote your first bestseller, you were about 42 years old, which leaves me gives me 2 more years as an author. And the second thing is that if everybody has learned to pronounce your surname, there is still hope for Polish writers as well. I'm not sure any... Is that working? Yeah. I'm not sure anybody has learned to pronounce my surname, actually. Nie jestem tak naprawdę pewien, czy wszyscy wiedzą, jak wymawiać moje nazwisko, ale... No to ja spróbuję Alex Michaelides. Oh, wow. Tak. Powitajmy naszego gościa. A zacznę od pytania, czy zakochałeś się kiedyś, oczywiście platonicznie, ale może nie platonicznie, w jakiejś aktorce, a jeśli tak, to będziemy ciągnąć za język z wykim, i czy miałeś okazję tą aktorkę spotkać? So, first question would be, have you ever fallen in love with an actress, and if yes, if you ever had a chance to meet her later in life? I think it's dangerous to meet your idols, you know? I love actors very much, and I did actually once meet Meryl Streep in a coffee shop in New York, and I think I scared her because I jumped on her. Myślę, że zakochiwanie się i w ogóle spotykanie się ze swoimi idolami jest troszeczkę niebezpieczne, ale ja rzeczywiście bardzo lubię, uwielbiam wręcz aktorów i aktorki, i kiedyś miałem okazję spotkać Meryl Streep w kawiarni. Ale myślę, że chyba ją przestraszyłem, bo jakoś tak na nią naskoczyłem dosyć mocno. I think part of what I wanted to do with this book was to examine that, because I worked as a screenwriter in Hollywood and I lived there, and I saw a lot of actors and I saw a lot of bad behavior, and I wanted to try in this book to explore the real person underneath the persona, if that makes sense. I właściwie w tej książce jedną z rzeczy, którą chciałem zrobić, było takie właśnie przeanalizowanie różnych zachowań, bo kiedy mieszkałem w Hollywood, to miałem okazję poznać właśnie wiele aktorów i aktorek i widziałem w ich wykonaniu dosyć dużo dziwnych i złych zachowań, także chciałem im się przyjrzeć i zebrać je też w tej książce. Okej, no to teraz muszę w ogóle zadać pytanie, jak się trafia do Hollywood? Jak będziesz odpowiadał, to proszę wolno, żebym zdążył robić notatki. So, now I have to ask you, how do you actually, what do you have to do to get into Hollywood? And please speak slowly, because we want all to take notes. I started when I was about 6 years old. I used to love movies, and I would stay at home all day watching old films. My mother used to encourage me to go out, and I never did. I just wanted to watch movies all the time. Ja właściwie zacząłem, jak miałem 6 lat, bo to był taki wiek, kiedy pokochałem oglądać filmy i robiłem to właściwie cały czas, szczególnie stare filmy hollywoodzkie. Moja mama cały czas mnie zachęcała, żebym wychodził na dwór, bawił się, a ja siedziałem cały czas w domu i oglądałem. But then I think I realized that once I got there, when I made decades later, that I was actually better at writing books. And so it's a funny circle, you know, life goes on sometimes. Ale kiedy właściwie dotarłem do tego Hollywood wreszcie, kilkadziesięcioleci później, to zorientowałem się dość ironicznie, że jednak lepiej idzie mi pisanie książek. Więc dość zabawne, jak życie takie koła zatacza czasem. No to w takim razie opowiedzmy, dlaczego wybrałeś literaturę, dlaczego wybrałeś książki, a nie scenariusze, tak?
w czym literatura, tak, znaczy ten język epiki, tak, język kryminału jest bliższy niż jednak język scenariusza filmowego. Why have you finally decided to choose literature over screenwriting? How is it that the language of crime stories is closer to you than, yeah, writing screenplays? I think, you know, I wanted to write my first detective story when I was probably around 12 or 13, when I first read Agatha Christie. Let's just talk. Yeah. No, I mean, it's shorter, I think, maybe to keep it more. Okay. Yeah. Więc zaczęło się od tego, że kiedy miałem 12 albo 13 lat, to przeczytałem pierwszą książkę Agaty Christie. And I just had so much fun. I fell in love with reading that summer and I thought one day I want to try and write a book like this. I pamiętam, że tego lata absolutnie zakochałem się w czytaniu, zakochałem się w książkach i dokładnie wtedy pomyślałem, wow, pewnego dnia chciałbym sam coś takiego napisać. And it took decades to get there, and it was only when my career as a screenwriter wasn't working that I felt, okay, now I have to try writing a book. I właściwie dopiero kiedy moja kariera właśnie jako autora scenariuszy nie za bardzo szła takim torem, jak chciałem, to wtedy okazało się, że zdecydowałem, że zajmę się właśnie pisaniem książek i to poszło mi lepiej. Because I'm sure, as you appreciate, it's lonely writing a book, and it's scary. It's the first one, I think, is the most. I myślę, że też będziesz to wiedział sam, że pisarstwo to jest tak naprawdę taki zawód dla samotników, a przynajmniej tak sprawia, że po prostu pisze się w samotności, bez ludzi wokół. So I think that I put it off for decades until I felt I had no choice. Dlatego właściwie odkładałem ten moment, kiedy zacznę pisać, usiądę i no, aż do momentu, kiedy właściwie już nie miałem wyboru. Znaczy... To jest ciekawe, co powiedziałeś, że pisanie książek, pisanie pierwszej książki było straszne, tak? Czy możesz to rozwinąć? Bo dla mnie pisanie mojej debiutanckiej książki było ekscytujące, więc miałem zupełnie inne podejście. Dlaczego dla ciebie było straszne? Dlaczego się bałeś? So you mentioned that your first book, at least the writing process, was a bit horrible and scary and you didn't like it, but for me, well, I was actually really excited while writing my first book. So could you elaborate a bit on that? Why? What your experience was like that? No, it was building up to it that was frightening. Because, you know, Stephen King says that writing a book is like crossing the Atlantic in a bucket. Właściwie ten moment, czy te chwile, które prowadziły do tego napisania książki, to było dosyć straszne, bo nie wiem, czy znacie ten cytat ze Stephena Kinga, ale on twierdzi, że pisanie książki to jest jak przepłynięcie Atlantyku w takim wiaderku. Because, you know, it takes months and months and you lose sight of land and you have to have faith that you're going to end up where you want to. Bo właściwie zajmuje to długie miesiące, i niczym ta osoba, która właśnie płynie tym Atlantykiem, traci się ląd z oczu i trzeba mieć taką wiarę w to, że jednak dopłynie się do celu. But to be honest, I agree with you, because the moment I started to write in Theo's voice in Silent Patient, I thought, oh, I was born to do this. Ale jednocześnie też muszę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, bo kiedy już faktycznie usiadłem do pisania i zacząłem wcielać się w rolę Theo, czyli bohatera pacjentki, to pomyślałem sobie, okej, to jest to, do czego zostałem stworzony. So I think the difference between writing a screenplay and writing a book is that in a book you can really get inside someone's head. And I love doing that. Bo właściwie główna różnica dla mnie między pisaniem scenariuszy a książek jest taka, że podczas tworzenia książek można naprawdę wejść w głąb umysłu bohaterów i ja to absolutnie uwielbiam. Ja muszę powiedzieć, że jako prowadzący jestem teraz, szanowni państwo, rozdarty, ponieważ w tej odpowiedzi Aleks poruszył w ogóle trzy wątki. Chcę pójść w trzech różnych kierunkach i nie wiem, który wybrać. So I have to say that now I'm a bit, you know, standing at the crossroads because you touched upon three different motives in this answer and I want to talk about all of them. I don't know which one to choose. Ale zacznijmy od Agaty Christie, o której powiedziałeś w jakimś wywiadzie i powiedziałeś to też teraz, że ona uczyniła cię czytelnikiem. Let's start with Agatha Christie, because I read in one of the interviews that you gave that you said that she made you a reader. Yeah. I bardzo dużo pojawia się porównań Furii do przede wszystkim I nie było nikogo Agaty Christie. I jak się czułeś, no wchodząc jednak z nią pewną dyskusję. Because your book, The Fury, is being well compared to And Then They Were None,
And so my question is how you feel about it, how have you felt about it? Because you, in a way, entered a discussion with her. Yeah, that's a very good way of putting it. I think that thriller readers are very sophisticated now. And I guess everybody who's here tonight likes thrillers. Myślę, że to jest bardzo dobrze ujęte porównanie i cóż, myślę, że w dzisiejszych czasach czytelnicy thrillerów i kryminałów są dość mocno wyrafinowani, a myślę, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy, lubimy czytać kryminały. And Agatha Christie kind of invented this subgenre of people being trapped on an island and then a murder happening. A Agatha Christie jest właściwie autorką tego podgatunku, który polega właśnie na tym, że grupa ludzi jest gdzieś uwięziona, zwykle na wyspie, i wśród tej grupy no, wydarza się morderstwo. And so any thriller reader that picks up a book where there are murders on a small island is automatically, I think, going to think of Agatha Christie. I dlatego myślę, że właściwie każdy czytelnik, który bierze do ręki książkę, w której pojawia się motyw kilku osób uwięzionych na wyspie, automatycznie będzie miał skojarzenie z Agatą Christie. So all I thought that I could bring that would be fresh would be to play with the reader's expectation and enter into a dialogue, as you said, about the conventions of the genre itself, really. I dlatego pomyślałem, że to, co ja mogę wnieść do tego już oklepanego stylu pisania, to jest to, żeby wprowadzić pewnego rodzaju głębię, dialog z czytelnikiem, taką grę z czytelnikiem tak naprawdę i no, odświeżyć nieco ten gatunek. No to w takim razie, bo być może tutaj niektórzy z Państwa jeszcze nie przeczytali w ogóle Furii, nie wiedzą o czym jest, powiedzmy w trzech słowach, o czym jest ta książka i potem zaczniemy ją rozbierać na czynniki pierwsze. So, because we can assume, since the book is very new, that there are readers among us here today who haven't had a chance to read it yet. So if you could tell us in 3-4 sentences something about the book. Yeah, the elevator pitch, right? Tak, oczywiście. Yes, it's about Lana Farah, who is a famous ex-movie star, and she invites her best friends to spend Easter with her on her private Greek island. And then they get trapped there because of bad weather, and then there's a murder, of course. Więc tak, książka opowiada o byłej już aktorce Hollywood imieniem Lana Farrar, która zaprasza swoich przyjaciół na wspólne spędzenie świąt wielkanocnych na jej prywatnej wyspie, na której następnie całe towarzystwo utyka z powodu pogody, z powodu wiatru. No i potem oczywiście ma miejsce morderstwo. No to zacznijmy od tej wyspy, skąd się w ogóle wzięła ta grecka wyspa, ponieważ nie jest to takie oczywiste miejsce na umieszczenie akcji kryminału. Jak myślę kryminał i wyspa, to myślę raczej o jakiejś wyspie na Morzu Północnym czy na Atlantyku, zagubionej gdzieś wśród mgieł. A tutaj mamy Morze Egejskie, słońce i raczej takie wakacyjne klimaty. So let's maybe start from the beginning, so from the island. Where the island come from? Because when I think about a Greek island, I think more about, you know, like idyllic seaside and everything. And when I think about setting a crime on an island, I would rather do it in one of the islands on the North Sea or maybe on the Atlantic, on an island which is far away, you know, covered with fog and not an idyllic island on the Aegean Sea. I like contrast, you know. Cóż, no przede wszystkim lubię kontrast. I always think about Alfred Hitchcock, you know, who said that the best murder happens on a sunny day. I zawsze w takich momentach przychodzi mi do głowy Alfred Hitchcock, który powiedział, że tak naprawdę najlepszym miejscem, najlepszą okolicznością dla morderstwa jest piękny słoneczny dzień. So I thought having horrible things take place on a beautiful island provided a nice kind of, you know, contrast, I suppose. I dlatego pomyślałem, że jeżeli coś okropnego wydarzy się właśnie w absolutnie pięknych okolicznościach przyrody, to będzie znakomity kontrast. But you know, Wojciech, I think about islands differently being Greek myself. To you, because I think of Greek tragedy and Greek mythology, where terrible, horrible things happen all the time in Greece. You know. Ale muszę też powiedzieć, że ja nieco inaczej patrzę na greckie wyspy, jako że sam jestem częściowo Grekiem. Myślę, że patrzę inaczej niż ty czy inne osoby, bo dla mnie te wyspy też kojarzą się z grecką tragedią albo z grecką mitologią, w której tak naprawdę okropieństwa dzieją się raz po raz.
No, mamy na tej wyspie ruiny starego teatru, tak, więc tutaj cała ta w pewnym sensie wyspa staje się sceną dla tragedii. Well, in your book, the island is also home to the ruins of an ancient theater, amphitheater. So, in a way, it becomes the stage itself. That's very true. I mean, I think the whole book is about performance and theater, really. Tak, jak najbardziej. Myślę, że w ogóle cała ta książka jest swego rodzaju opisem gry i no, występów przed publicznością. I wanted to write about these characters because I lived, you know, I lived and worked in Hollywood. I knew film actors. Before that I was in the theater in London, so I feel very comfortable in that world. I chciałem też opisać ludzi z środowiska właśnie artystycznego, teatralnego czy filmowego, bo swego czasu, tak jak wspominałem, mieszkałem w Hollywood wcześniej, pracowałem też w Londynie w środowisku teatralnym. Także to jest takie środowisko, które dosyć dobrze znam. And of course the narrator is a playwright, so he's a writer, which is close to my heart. And the theme of the whole book is about acting, really. A także nie zapominajmy, narrator jest autorem sztuk teatralnych i to jest taki wątek, taki motyw, który się pojawia, przewija przez całą książkę i to jest też wątek, który jest bardzo bliski mojemu sercu. No tutaj mógłbym polemizować, bo dla mnie jest to bardziej książka właśnie o pisaniu tak naprawdę, o tworzeniu sztuki. So I would actually a bit disagree with you because I would say the book is about writing, creating and not performance. Natomiast do Eliota jeszcze przejdziemy. So we'll come back to Eliot later. Czy podoba mi się to, co powiedziałeś o tym występowaniu. Jak kojarzę grecką tragedię, to pamiętam te obrazy starożytnych greckich autorów występujących w maskach. Tak? I tutaj mam wrażenie, każdy z bohaterów nieustannie, tak jak ci greccy aktorzy starożytni, nosi jakąś maskę. So I like what you said about the Greek tragedy, because I as far as I remember reading about the Greek tragedy, all the performers were wearing masks then. And while reading the book, I got the impression that all the characters keep wearing masks constantly in front of one another. So it's about performance. Czyli jednak występ. Narratorem tej powieści, chociaż nie głównym bohaterem, jest Eliot Chase. Tak jak wspominałeś, dramaturg, pisarz. Natomiast on nie jest oczywistym narratorem właśnie. On się bardziej nadaje na, znaczy wydaje się, że on się bardziej nadaje na bohatera drugoplanowego, na kogoś, kogo się nazywa comic relief, tak? Czyli taka postać, która ma przynieść śmiech w fabule. So the narrator in the book is Eliot Chase, a playwright, as you mentioned, a writer himself, but I would say he's not such an obvious narrator, because in my opinion he is more like the comic relief or the supporting role person. Yeah, you're absolutely right. And it was interesting the way he became the narrator, because he wasn't the narrator in the first draft of the book. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo tak naprawdę Eliot w pierwszej wersji tej powieści nie był wcale narratorem. So essentially what happened was I decided to write this book in a different way, and I decided not to plan it, and I just wrote the whole thing without knowing where it was going. I mogę zdradzić, że tym razem pisałem tę książkę w trochę inny sposób niż zwykle i postanowiłem tak naprawdę nie rozpisywać sobie wątków nic, tylko po prostu pójść za tym, co ta powieść będzie robiła sama ze sobą i no, pisać to, co mi przyjdzie do głowy oraz tym postaciom. And then I had so much fun doing it, but then I gave it to my editor and he read it and he said it was terrible. I pisanie tej książki sprawiło mi bardzo dużą radość, natomiast no, ta pierwsza wersja, pierwszy szkic, kiedy przekazałem go swojemu redaktorowi w Nowym Jorku, on powiedział, że to jest straszne. So I went back to the beginning and I thought, okay, I can tell a different story with these characters, and for the first time I asked myself who maybe is telling the story. I ja postanowiłem nieco przepisać tę powieść i wtedy zacząłem się tak naprawdę zastanawiać, kto właściwie mógłby tę historię opowiadać. And because I'm so influenced by the 1940s and 1950s Hollywood films that I love, like Laura or All About Eve.
I ponieważ jestem naprawdę pod wielkim wpływem i wrażeniem filmów hollywoodzkich, takich jak Laura czy All About Eve, czyli filmów z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. And both of those films are narrated by writers who are comic relief. They're there to make cocktails and make jokes, and they tell the story. A w obu tych filmach dokładnie pojawia się postać, o której wspominałeś. Taka osoba, taki comic relief, który właściwie przyrządza jakieś drinki na boku, ale jednocześnie jest właśnie opowiadaczem historii, narratorem. And so that's when I decided to write the book with Elliot narrating it, and then he told me a different story, and then suddenly it came alive for me. I właśnie wtedy postanowiłem napisać tę książkę tak, że będzie ją opowiadał Elliot jako narrator. On ją niejako poprowadził i no, pokazał mi, jak ma wyglądać w swoim ostatecznym kształcie. Podczas pisania musiałeś być blisko z Elliotem, tak? Więc takie jest moje pytanie, bo w narracji pierwszoosobowej tworzy się taka relacja pomiędzy autorem a narratorem. No i jak się z tym czułeś, tak? I jak, czy nauczyłeś się czegoś o Elliota, czy znajdujesz w nim odbicie jakichś swoich przeżyć? So when writing the book, you must have stayed close to Elliot, because this is what happens, that usually authors stay close to the first person narrator. So I wanted to ask you whether that has taught you something, maybe Elliot has taught you something, or do you see yourself or parts of yourself reflected in Elliot? Yeah, I don't want to sound pretentious, but it was the most creative experience I had, because he told me this story. Nie chcę brzmieć zbyt pretensjonalnie, ale przyznam szczerze, że to było chyba najbardziej kreatywne doświadczenie, jakie w ogóle miałem w życiu, ponieważ on mi niejako powiedział, jak napisać tę historię. Because I didn't know where it was going, and I would just try and be inside his head and see what he told me. And he told me all of this. So he came, what I'm trying to say is he came alive for me in a way another character never has done, I think. I właściwie polegało to na tym, że on niejako ożył dla mnie w taki sposób, w jaki żadna z poprzednich postaci, które kreowałem, no nigdy to się wcześniej nie wydarzyło. Ja byłem w stanie z nim nawiązać tak bliską relację, że on tak naprawdę mówił mi, co mam pisać. And I was kind of smiling and laughing most of the time as I was writing the book, you know. I had a really good time doing it. I właściwie przez cały czas pisania tej książki no dobrze się bawiłem, bardzo się uśmiechałem do całego tego procesu i to była dla mnie bardzo przyjemna rzecz. Okej, czyli, ale skąd się, wiemy skąd się wziął Elliot, skąd się wzięli inni bohaterowie tej powieści? Przede wszystkim oczywiście Lana, która jest główną bohaterką, ale także chociażby Kate. So, we know now where Elliot came from, but how about other characters, specifically Lana and Kate, where did they come from? Kate is inspired by some really badly behaved actresses that I have known. Inspiracją do stworzenia postaci Kate było kilka aktorek, które znam osobiście, które zachowywały się w sposób fatalny. We shall remain nameless tonight. Których oczywiście nie powiem imion ani nazwisk. And Lana, you know, the book is dedicated to Uma Thurman, the actress. She's a good friend of mine, she's helped me very much, and I wanted to write a part for her. So I really kind of wrote the whole book for her, really, to play Lana. A jeśli chodzi o Lanę, to sytuacja jest taka, że jak być może Państwo widzieli, książka jest dedykowana Umie. Chodzi o Umę Thurman. Uma jest moją bardzo bliską przyjaciółką, bardzo mi pomogła w wielu rzeczach i chciałem stworzyć coś dla niej. Chciałem stworzyć taką postać, która być może jej również by się spodobała. Wspominałeś, że Furię pisałeś inaczej niż poprzednie swoje książki, więc wróćmy na chwilę do pacjentki, wróćmy na chwilę do bogiń. Jak te książki były pisane? Jaka była twoja metoda pracy, kiedy zaczynałeś no właśnie pracę nad tymi dwiema powieściami? You said that this time your writing process was totally different than in the case of the two previous books. So if we can actually go back to The Silent Patient and The Maidens, and if you could explain how it was different and how the process in the case of the first two books looked like. Yeah, I think I was coming at it from a film background where you kind of outline everything. And so I planned everything in great detail first. Jeśli chodzi o dwie pierwsze książki, to pamiętajmy, że ja wtedy wychodziłem ze świata pisania scenariuszy, gdzie tak naprawdę głównym zadaniem autora jest rozplanowanie wszystkiego dokładnie i tak też postępowałem z tymi książkami.
And so for the first book, I think I probably planned it for about 2 years before I started writing it. Także przed pacjentką właściwie sam proces planowania, rozpisywania wątków zajął mi niebagatelne 2 lata. And I, you know, as a writer, I'd be curious to hear what you think, because I've spoken to a lot of writers about what I did with The Fury, and they've all been interested, because generally as writers, we stick to one way of writing a book. I muszę przyznać, że też jestem ciekawy twojego zdania, dlatego że rozmawiałem z wieloma osobami na temat tego sposobu pisania i wiem z tych rozmów, że autorzy raczej trzymają się jednego sposobu pisania, czyli albo coś planują, albo tak właśnie idą na żywioł. So creatively for me to try writing a book in the opposite way to the way I normally did, it was kind of exciting, I think. I muszę przyznać, że właśnie w przypadku Fury, gdzie tak naprawdę posłużyłem się zupełnie inną techniką niż dotychczasowo, no to był taki bardzo ekscytujący proces, muszę przyznać. Do you plan or do you just write? Ja jako autor głęboko wierzę, że każda książka, znaczy każdy kryminał musi być bardzo starannie zaplanowany. Natomiast rozumiem tą twoją ekscytację, ponieważ sam napisałem 2 książki na totalnym spontanie, tak? Bardzo spontanicznie. So I would personally opt for plotting out, but I do understand your enthusiasm and excitement because I also have 2 books that I wrote spontaneously, totally spontaneous. So like me, you switched, yeah? Yes, it happened. Widać tą spontaniczność w Fury, tak? Widać jak ta fabuła no trochę tworzy taką spiralę, tak? Gdzie odkrywamy, czy też nawiązując do Shreka, cebulę, tak? Gdzie odkrywamy kolejne warstwy. So, I think you can see the spontaneity in the book because it reads like a spiral, or like the we can uncover the new layers of onion if we refer to Shrek here. Yeah, I love that. I think also, you know, I think you'll probably agree with me. It depends on the kind of novel. The first 2 are detective stories, and I wouldn't try to write a detective story not knowing where I was going because the whole thing would collapse. Myślę, że i tutaj być może się ze mną zgodzisz, że to tak naprawdę sposób pisania zależy też od tego, jaki gatunek, co piszemy, bo pierwsze moje 2 książki to są powieści detektywistyczne i nie odważyłbym się absolutnie napisać tego bez zaplanowania absolutnie wszystkiego od początku do końca, bo myślę, że to by się zawaliło jak domek z kart. But I think what I learned from it, you know, is that next time for my next book, I'm going to have a plan, but I'm going to allow myself to play and to deviate from the plan if I want to. Ale to doświadczenie nauczyło mnie też tego, że kiedy będę pisał następną swoją książkę, to myślę, że opracuję jakiś plan, rozpiszę sobie plan, ale też pozwolę sobie odchodzić od tego planu, jeżeli uznam to za stosowne. To jest szczerze mówiąc taki sposób, w który ja piszę, tak? Bo mam ten plan, ale za każdym razem powieść się zmienia podczas pisania. Przychodzą nowe pomysły, albo pewne rzeczy okazują się nie pasować do planu. So the way you said you would write your next book is exactly how I write, because I also plan things, but if something changes or happens differently than I had previously thought, I allow myself to change things. And that comes, I think, with confidence, you know, because I think I'm still finding my way. I've only written 3 books. And so I'm learning how to write, I guess, novels. Myślę, że takie podejście właściwie przychodzi ze wzrostem wiary we własne możliwości. No ja jestem autorem na razie dopiero trzech książek. Myślę, że cały czas jeszcze się uczę pisać i uczę się takiego sposobu, który będzie dla mnie najlepszym sposobem na tworzenie. Właśnie, bo powiedziałeś, że to przychodzi z pewnością siebie, ale powiedziałeś w jednym wywiadzie coś strasznie mądrego. Mam nadzieję, że teraz tej wypowiedzi nie przeinaczę, że nauczyłeś się pisać w momencie, kiedy poznałeś siebie. I remember reading a very clever thing you said in one of the interviews, and I, if I'm not wrong, it you said that you learned how to write when you learned yourself. You found out about yourself. Well, I went from being a very bad writer to a slightly better writer, you know. Zmieniłem się z bardzo złego pisarza w trochę lepszego. I think when I was young, I always had a facility for plot, but they were always empty and shallow stories. Myślę, że kiedy byłem młodszy, to miałem tak naprawdę dosyć dobrą rękę do otworzenia różnych wątków, ale teraz myślę, że one były bardzo płytkie i w ogóle nie miały jakiejś głębi w sobie. And it was only, I suppose, when I grew up and I started, you know, really investigating myself
that I started to make, I understand better why people do what they do and started to think about the characters more. I właściwie kiedy zacząłem dorastać, dojrzewać, to uzyskałem taką, no, taką wiedzę i taką zdolność do tego, żeby zadawać takie pytanie i rozumieć lepiej, dlaczego ludzie robią to, co robią i rozumieć jakby sposób, to co nimi kieruje. A kiedy piszesz? Jak wygląda twój warsztat pracy? And so when do you write and how does it look like? I'm a bit weird. I guess all writers are a bit weird, you know? No myślę, że jestem trochę dziwakiem w tym względzie, ale mam wrażenie, że to wszystkich nas łączy, pisarzy. I like to kind of lock myself away for the whole of the first draft and spend a lot of time on my own and just try and write the whole thing. Ponieważ ja najbardziej lubię odciąć się od świata na cały czas pisania pierwszej wersji powieści i być z dala od ludzi, sam ze sobą i ze swoim pisaniem. So when I was at film school, they taught us, you know, about the right brain and the left brain. And they said that you should write with the right brain and so and then edit with the left brain. I kiedy byłem w szkole filmowej, to oni tam uczyli nas, że należy pisać używając prawej półkuli mózgu, a redagować używając lewej półkuli mózgu. And by that I mean you write, I don't edit, I don't worry about grammar, I don't worry about punctuation, I just get it out as fast as I can with no judgment. I to, co mam na myśli, mówiąc o tych półkulach, to chodzi o to, że kiedy piszę, to tak naprawdę po prostu idę na żywioł. Nie przejmuję się gramatyką, nie przejmuję się ortografią i po prostu wyrzucam z siebie pomysły tak, jak mi przychodzą do głowy. And then, you know, I suppose it's like having a big lump of clay. Then when you have it there, then with it, on a different day, you sit down and you edit it and you shape it. I to jest trochę tak jak rzeźbienie rzeczy z gliny. Na początku jest taka wielka gruda i potem przychodzi taki dzień, kiedy można usiąść i właśnie no, zredagować ten tekst, czyli mówiąc inaczej, wyrzeźbić coś sensownego. But I take it very seriously. I used to I don't drink when I write. I love to drink, but not when I write. And I don't mean when I write, but I mean even the same day, you know. I tak naprawdę bardzo poważnie podchodzę do swojego pisania. Na przykład w ogóle wtedy nie piję alkoholu i nie chodzi mi o to, że nie piję w trakcie dosłownie pisania, kiedy piszę na klawiaturze, tylko na przykład nie piję też tego samego dnia. Because I used to work with this director in America and we used to drink tequila when we were writing. And when you're on tequila, you're not as funny as you think you are. A bierze się to z tego, że kiedyś, dawno temu, pracowałem nad scenariuszami również z takim reżyserem w Stanach Zjednoczonych i wtedy przy pracy towarzyszyła nam tequila. I powiem wam, że no, kiedy się pracuje pod wpływem tequili, to jednak potem się okazuje, że nie jest się aż takim zabawnym, jak się sobie samemu wydawało. So now I think it's important to keep a clear head for that whole process. I teraz myślę, że taki umysł ostry jak brzytwa to jest lepsze rozwiązanie przy tworzeniu. But you know, I always think about what Hemingway said, and he said that, I mean, I don't know whether it's true, but he said that he would write sober and then he would edit with a drink. Because I think if you have a drink when you are editing, it actually puts your brain on a different level and you can see it fresh, you know? Ale też z drugiej strony coś, co jest taka rzecz, którą przypisuje się Hemingwayowi, że on ją powiedział, że pisze na trzeźwo, ale jak redaguje swoje teksty, to już coś popija. I myślę, że to nie jest głupie rozwiązanie, bo mam wrażenie, że kiedy się właśnie poprawia swoje teksty przy akompaniamencie czegoś mocniejszego, to tak naprawdę to dobrze robi. No to ja ci teraz muszę wbić szpilę. Now I'll say something tough and not so nice to you. I think that is okay. But mówiłeś o tym, że pisząc Furię cały czas się uśmiechałeś. You said that when you were writing the Fury, you kept smiling all the time. Mówiłeś o tym, że musisz mieć ten umysł ostry jak brzytwa. And you said you need to have a clear mind when you're writing. A czytałem twój wywiad, przygotowując się do tej rozmowy, gdzie mówiłeś, że kiedy piszesz, popalasz trawkę. And I actually read an interview in which you said that when you write, you smoke weed. No, I don't smoke weed while I'm writing. Nie, 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 nie w trakcie pisania.
I know the interview you mean. Yeah, no, that was a misunderstanding. Nie, nie, to było nieporozumienie. I smoke weed when I'm plotting, when I'm coming up with ideas, because it frees up my imagination and my mind. But to actually do it, I think the words wouldn't come out in the right order. Zdarza się rzeczywiście, że popalam trawkę, ale w procesie przygotowawczym, kiedy wymyślam różne wątki, bo wydaje mi się, że to mi pomaga lepiej je ułożyć, dobrać lepsze słowa i wszystko jakoś tak płynnie i lepiej wychodzi. That's not too tough. I was scared for a second. Ale to nie było takie złe. Okej. To znaczy zmartwiła mnie ta odpowiedź, bo miałem cały wątek na ten temat i chciałem się dowiedzieć, jakie gatunki polecasz. I'm a bit disappointed with your answer, because I had a continuation of... I was walking down the street and I saw a marijuana shop today. Is it legal in Poland? Chodziłem dzisiaj po ulicach i widziałem sklep z marihuaną, ale to w Polsce jest legalne? Nie, chyba nie. Nie, nie, to taki oszukany sklep. No, it was a lie, this shop. It's not legal at all. That's very disappointing. No, zawód, wielki zawód. My też. So are we. Ale też mówiłeś w tym wywiadzie, że jak pracujesz, to jesteś w takim transie i pozwalasz sobie jeść dopiero po pisaniu. No i teraz takie pytanie, co lubisz jeść? Niekoniecznie po pisaniu, jakie jedzenie lubisz? So in the same interview, if I'm not mistaken, you also said that when you write, you sort of channel all your energy and you're in a kind of trance. You write and then you don't even eat while writing. So my question is, when you do eat, what you like eating? Oh, I love food. I don't know, it's funny because I weirdly read that Dolly Parton does the same thing. And I never thought that I would put myself and Dolly Parton in the same sentence. Ciekawe, bo kiedyś czytałem, że Dolly Parton robi tak samo jak ja i to jest dosyć ciekawe, bo nigdy nie sądziłem, że ja i Dolly Parton wystąpimy w jednym zdaniu twierdzącym. When I write, I meditate a lot and because I just find that it clears my head and it stops the negative voices from paralyzing me. Za to, kiedy piszę, dosyć dużo medytuję, bo doszedłem do wniosku i odkryłem, że to jest taka rzecz, która nie tylko oczyszcza mój umysł, ale także nie pozwala mi, nie pozwala głośno mówić negatywnym myślom, które czasem się pojawiają i mnie paraliżują. Ich po prostu nie ma. And so I got into that because you can't meditate on a full stomach, you fall asleep. So I started to go into the habit of having coffee, not eating, meditating, and then it kind of grew from there. I tak naprawdę to ten brak jedzenia w trakcie pisania wziął się właśnie z medytacji, ponieważ nie da się praktycznie medytować z pełnym żołądkiem, bo człowiek zasypia. Więc tak naprawdę wymyśliłem sobie taką rutynę, takie zwyczaje, że piję kawę, medytuję, piszę i tak to trwa, a potem jem. I love food. I'm obsessed with food. And I wrote The Fury in Cyprus, where there's so beautiful fish. And so I would cook myself a lovely fish and vegetables at the end of the day. I ja ogólnie uwielbiam jedzenie, jestem absolutnym fanem i mam obsesję na punkcie jedzenia. A Furię pisałem na Cyprze, gdzie jest mnóstwo pysznego jedzenia, przede wszystkim ryby. Także właściwie za każdym razem gotowałem sobie, piekłem jakąś rybę i do tego góra warzyw. And, I'm going to set my next book in Cyprus, I think, and I want to write about the food a lot, as well as murder, you know. I następna moja książka będzie osadzona właśnie na Cyprze. Więc będzie tam bardzo dużo o jedzeniu i oczywiście jakieś morderstwo. No, morderstwo i jedzenie to jest zawsze bardzo dobre połączenie. So a murder and food is a very good combination always. Yeah, I think and also poisoning I think might go into the story as well. Myślę, że jakaś trucizna może też się pojawić. Dobrze, zaczęliśmy od wątku filmowego, pytanie ma aktorkę, to teraz po prostu zapytam na koniec tej rozmowy ze mną, bo jeszcze Państwo będą zadawać pytania. Jaki jest Twój ulubiony film? So before we give the floor to the audience for the Q&A, I wanted to ask you, because we started with movies, and let's continue with that. What is your favorite film? Oh, Vertigo by Alfred Hitchcock. Vertigo, Alfreda Hitchcocka. Yeah, I'm obsessed with Hitchcock, so yeah. Jest po polsku chyba Lęk Wysokości, tak? Dobrze kojarzę. Zawrót głowy. Zawrót głowy w takim razie. Mela Brooksa, tak jest, masz rację. Mam absolutną obsesję na punkcie Hitchcocka. Yeah. Do you like Hitchcock? Yes, I do. Yes, I do. And I really like this movie too. Yeah.
Dobrze, szanowni państwo, zaraz oddam państwu głos. Ja jeszcze sobie zdałem sprawę, że na samym początku nie przedstawiłem naszej cudownej tłumaczki, czyli panny Anny Rosiak, tak? Dziękuję za tłumaczenie naszej rozmowy. A teraz Alex jest do państwa dyspozycji i zadawajcie pytania. So now is the time for the questions in Polish, English, however you want. Proszę pytać po polsku, po angielsku, jak państwo sobie życzą. Raz, raz. Hello. Okay, so I was thinking, because I heard a lot of times you saying about adapting theory to be a movie script, and I was thinking about what kind of media would be the nicest for you to have your book adapted into. I don't know if I'm... Maybe Anya, can you help me if I'm being... Yeah, sure. Yeah, sure. Okay. Pytanie dotyczy adaptacji filmowej Fury, bo Alex rzeczywiście wspominał kilka razy o tym, że no jest już właściwie to się dzieje. I pytanie, jeżeli dobrze zrozumiałam, chodzi o to, jakie najlepsze medium byłoby. Jakie medium, jakby adaptacja jego książek, w jakim medium sprawiłaby mu największą przyjemność? Może obraz albo muzyka? Okay, so basically whether, because we know that that Fury will be turned into a movie, and is there any other media, like maybe a painting or music or something that your book would be turned into and please you? That's a fun question, you know, because when I was writing the book, I thought it would be a good play. Because it's all monologues, and I thought it would be interesting if they were all just talking directly to the audience. And I'm very interested in trying to write a play. I'm trying to write a play right now. Yeah. To bardzo ciekawe, że pytasz o to, bo kiedy pisałem w ogóle tę powieść, to cały czas miałem z tyłu głowy to, że to by była bardzo dobra sztuka teatralna. I ten pomysł cały czas jest. Ja będę się starał zrobić z tego sztukę teatralną, więc może któregoś dnia ujrzę światło dzienne. Okay, fingers crossed. Yeah, one day, I hope. I read on your book that you've been working for 2 years on the psychiatric ward as a caretaker, and that it had influence on your first book on the patient. Yeah. So I wanted to ask you how it helped you to create that novel. It was that's an interesting question. It was very important. I couldn't have written the book without that, I think. Pytanie dotyczyło. Pytanie dotyczyło tego, że przed napisaniem swojej pierwszej książki jedną z rzeczy, którą Alex robił, była praca na oddziale psychiatrycznym. I pytanie było takie, czy to w jakiś sposób pomogło mu napisać powieść. I tak, odpowiedź jest taka, że bez tego doświadczenia zawodowego pacjentka by nie powstała. I guess for three reasons really, thinking about it. The first was that it taught me a lot about myself, you know. I jest tak z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że to doświadczenie zawodowe nauczyło mnie bardzo dużo o mnie samym. The second and third reasons are that I wanted to write a detective story and I needed a location where people could be trapped. And then when I was walking in the psychiatric unit, I thought, oh, this is a great place to trap people. Druga rzecz jest taka, że chciałem napisać powieść detektywistyczną. I potrzebowałem miejsca, znowu przestrzeni, gdzie można uwięzić ludzi. Kiedy tak chodziłem po tym oddziale psychiatrycznym, pomyślałem, okej, to jest idealne miejsce na uwięzienie grupy ludzi. And the third reason is, for years I had tried to write scripts about detectives and they were always terrible. I trzecia rzecz jest taka, że właściwie przez wiele lat starałem się napisać jakiś scenariusz właśnie o tematyce detektywistycznej, ale wszystkie te scenariusze były straszne. Because I don't know anything about detectives. But when I was walking in the psychiatric unit, I thought, oh, instead of a detective, I could have a psychotherapist, and then it could be a psychological crime, and then the whole thing kind of came to me. A powód był taki, że ja po prostu absolutnie się nie znam na detektywach, nic o nich nie wiem. A kiedy chodziłem po tym oddziale psychiatrycznym, pomyślałem sobie, okej, a może bohaterem może być właśnie psychiatra, psychoterapeuta. I wtedy cała ta powieść zyskała jakąś formę. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce i udało mi się stworzyć to, co chciałem. That's why my advice to kind of younger writers is always to try and use your own life as much as you can, because then it becomes realistic. I dlatego jedną z rzeczy, którą zawsze radzę, jeżeli pytają mnie właśnie o porady młodsi pisarze czy młodsze pisarki,
to to, żeby trzymać się tego, co znamy, bo wtedy to jest bardziej wiarygodne i bardziej realistyczne. Hi. So first of all, I have to say that I have to be honest, it will be the first book I will read from you. And for the people like me, in the beginning you said that you're trying to explore some Agatha Christie twist, like you're adding some features from Agatha Christie books. But what other features you have that may distinct you from the other writers on the book market? I mean, what distinct you from other thriller writers? I think I'm very interested in why people commit murder as opposed to how. Pytanie dotyczyło tego, co właściwie Alex uważa, że odróżnia go od innych autorów książek o podobnej tematyce czy podobnych gatunkowo. I odpowiedź jest taka, że koncentruje się bardziej na tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego popełniane jest morderstwo, a nie w jaki sposób. So I think my focus really is the psychology of the characters and not necessarily the crimes that they commit. I ja zawsze skupiam się na tym aspekcie psychologicznym postaci, a niekoniecznie na samym morderstwie. My favorite crime novel, if anybody wants to read it, I think it's an incredible book, is called A Judgment in Stone by Ruth Rendell. I moją ulubioną książką, jej angielski tytuł brzmi Judgment in Stone, to jest książka brytyjskiej pisarki Ruth Rendell. To jest książka, którą uwielbiam i bardzo wszystkim polecam, jeżeli chcecie też ją przeczytać. It's a really famous book in England and the opening line, should we try and translate it? Should we give it a go? Okay. So the opening line is Eunice Parchman is her name. Eunice Parchman killed the Coverdale family because she could not read or write. I pierwsze zdanie tej książki brzmi Eunice Parchman. Eunice Parchman to imię i nazwisko bohaterki. Zabiła ofiarę, ponieważ nie umiała czytać ani pisać. Then the book begins, and so she tells you know who the murderer is. She tells you who the victims are and why, and then she goes back to the beginning and explains the psychology of the character, and it's unbelievably good. And that's the kind of thing that I want to write, really. W zdaniu, o którym Alek wspomniał, to taka mała uwaga ode mnie, pojawiło się też nazwisko ofiary, więc w tym pierwszym zdaniu tej książki wiemy dokładnie, kto zabił, kogo i dlaczego. I potem tak naprawdę cała książka dotyczy tego, dlaczego to się stało. Jest to absolutnie niesamowita literatura, którą naprawdę polecam. To ja się zapytam, skoro jesteśmy w temacie twoich ulubionych książek, czy są jeszcze jakieś, które pomogły ci napisać twoje książki, którymi może się inspirowałeś albo które dały ci jakieś pierwsze pomysły? So if we start talking about books, your favorite books and inspirations, are there any other books that inspired you in your writing or maybe that gave you some ideas for your books? Yeah, I mean I love Patricia Highsmith very much. I love the way that she makes a very disturbed person into the hero of a novel, which I think is really fascinating. Tak, jedną z autorek, którą bardzo lubię, jest Patricia Highsmith. I u niej podoba mi się to, jak ona takie pokiereszowane, pokręcone postaci wysuwa na postaci pierwszoplanowe. Myślę, że to jest bardzo dobry zabieg. I had a great conversation earlier today, and we were talking about Dickens a lot. And I love Charles Dickens. I love those kind of again, it's characters who are defined by their childhoods, I think. Dzisiaj też miałem okazję rozmawiać z pewną dziennikarką, w tej rozmowie pojawiło się też nazwisko Karola Dickensa, którego też bardzo lubię. I znowu tam pojawia się ten wątek tego, że ludzie są bardzo mocno ukształtowani przez swoje dzieciństwo. I read a lot of plays. Tennessee Williams is my favorite, probably playwright, and I read him all the time for the incredible female characters he writes. I think, you know. I lubię też bardzo czytać sztuki teatralne. Tennessee Williams jest moim na pewno jednym z ulubionych autorów. Tutaj z kolei zwracam uwagę bardzo na to, jak nieprzeciętne kobiece postaci są kreowane w jego twórczości. Elliot Chase to jest taka dickensowska nuta w furii. So Elliot Chase is like a bit of a Charles Dickens thing. Mm-hmm. Yeah.
I mean, definitely, and I was thinking of David Copperfield. I was reading that a bit when I was thinking about the novel, too, yeah. All of those characters. It's. Have you ever written about a writer? Czy ja, kiedy pisałem o Eliocie, to miałem też bardzo dużo w głowie z Davida Copperfielda, a pytanie padło, czy kiedyś napisałeś coś o pisarzu? I say that because David Copperfield is a writer. You no, know, no, 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 never, never. Kiedyś napiszesz? Honestly speaking, I don't think so, because I think that writing about, okay, it sounds terrible, but in this context, but writing about writers is too much auto-reflection, you know. So I don't like it. Because for me, I think I do like it because I think some of my favorite novels, like David Copperfield, are about the formation of an artistic kind of personality, you know. To ciekawe, bo dla mnie właściwie w kręgu moich ulubionych powieści jest wiele właśnie takich, gdzie jest w treści pojawia się takie kształtowanie osobowości artystycznej czy twórczej. I myślę, że moja następna powieść będzie o autorze thrillerów. From Cyprus, who likes food. Z Cypru, który lubi bardzo jedzenie, ten autor oczywiście. And do you like Polish food? And if you do, what specifically? I like dumplings. Pierogi. We can see how everybody applauds this. Ja jestem bardzo zaciekawiona, bo o ile rozumiem fascynację strukturą mordercy psychologiczną, to jestem bardzo ciekawa, czemu akurat dla ciebie jest tak ciekawy temat morderstwa? Czemu to jest ten główny wątek, który powoduje, że chcesz konstruować książkę w oparciu o ten motyw? To jest dla mnie takie trochę, nie trochę, to jest dla mnie bardzo fascynujące. What I find fascinating is that, well, I understand that the psychology of the murderer is interesting to you, but what fascinates me is that from what you've said, we understand that the murder itself is like a starting point for the structure of your novels. And why is that? What is so captivating in murder as an act? What I mean is that it's so dark, and it makes you go. That's your drive. So I'm fascinated. It's not the darkness. I love the question. I think about it a lot. No, it's not. It's for me. It's not the darkness. Bardzo dziękuję za to pytanie. Właściwie to nie jest ta mroczność, to nie jest ten mrok tym, co mnie pociąga w temacie morderstwa. For me it's the structure. P.D. James, the English crime writer, she said that crime books bring order from chaos. P.D. James, czyli autorka angielska kryminałów, powiedziała kiedyś, że morderstwa tak naprawdę dają porządek w chaosie. And so however crazy a crime book is, you know that there's going to be a crime investigation and then finally a solution. I niezależnie od tego, jak pokręcona może być fabuła książek kryminalnych, to zawsze wiadomo, że jest morderstwo, śledztwo, a potem rozwiązanie zagadki. And for me those three beats can contain an entire story and you can put Greek mythology, you can put psychotherapy, you can put your life story. As long as I have those three beats of crime, investigation, solution, I feel like I can write a book. I właściwie to są takie trzy filary, to morderstwo, śledztwo i rozwiązanie, na których moim zdaniem można oprzeć bardzo wiele powieści i tak naprawdę można do nich włożyć wszystko. Od greckiej tragedii przez psychologię po właściwie swoje doświadczenia z życia, bo to jest taka klamra spinająca różne absolutnie wątki, które mogą się pojawić. It might sound crazy, but I find that very comforting. You know, so during COVID, I could only read mystery novels because I wanted to have that containment of that story, you know? I choć może to zabrzmieć trochę dziwnie, a wręcz jak szalony pomysł, ale ja w trakcie pandemii covidowej czytałem właściwie głównie takie kryminały czy właśnie powieści z pewnym wątkiem morderstwa, ponieważ to mi dawało taki spokój i takie ukojenie, bo wiedziałem, że jest pewna struktura,
która zostanie wypełniona i zamknięta. I think it's very important for me that there is an explanation at the end, because it ties it up, whereas real life unfortunately is not like that. I dla mnie dlatego bardzo ważne jest, żeby na końcu książki, na końcu historii pojawiło się wyjaśnienie, bo to jest taka klamra spinająca całość, chociaż oczywiście wiem, że w prawdziwym życiu no to tak nie zawsze tak się dzieje. Czy ja mogę jeszcze dopytać? Ta struktura trzyczęściowa, ona mogłaby być utkana wokół kradzieży, romansu, jakiegoś zniknięcia, nie wiem, katastrofy jakiejś innej niż morderstwo, więc o ile rozumiem, że to jest takie comforting, takie uspokajające, to jednak nadal mnie fascynuje, dlaczego akurat morderstwo? Bo to jest mocny bardzo temat, tu nie chodzi o zdradę kochanków, tu nie chodzi o nic innego, to jest taki naprawdę mocny, ciemna ludzka strona. So if I may add something to the question, because you know the three pillar structure that you mentioned, it could evolve also around theft or maybe disappearance or romance. Kidnapping or something else, but you decide to choose murder, which is a very strong and very powerful and scary thing, because it's not about romance, it's not about affair of two people, but this dark, dark thing. I know, but I do work within a genre, you know, so in English it's called murder mystery. And if it was about the theft of a diamond, it wouldn't be a murder mystery. And so I'm trying to write books like Agatha Christie, you know, where there's a murder in every book. So for me it's kind of inherent in the job that I'm doing. To trochę wynika z tego, że ja staram się jednak pisać w obrębie gatunku, tak? Murder mystery, to jest dokładnie to, jak ten gatunek nazywany jest po angielsku, czyli książka, w której musi pojawić się zbrodnia, ponieważ jeżeli by się tam nie pojawiła, to tak naprawdę to już nie byłoby to, nad czym pracuję. Chciałbym się jednak mieścić w ramach tego gatunku ze swoim pisaniem. That doesn't mean I don't take it very seriously. Of course I do. You know, I think my books are quite serious. Ale to też nie znaczy, że niepoważnie podchodzę do tego, bo wydaje mi się, że moje książki są jednak dosyć poważne. Pytam, bo też się zajmuję sztuką i wydaje mi się, że wybór właśnie gatunku to o czym świadczy, co wynika ze środka. To mnie bardzo fascynuje, bo to jest tak mocne. Jeśli to może być ostatnia rzecz, o którą pozwolę sobie dodać, to będę wdzięczna. So because I work with art as well and I in my opinion or in my experience, what we choose also reflects the our inner selves. So if I could add that for the end. Have you read my first book? Czytała pani pierwszą książkę? I'm sorry to say so, but I've learned about you just today. It's a funny coincidence. I was working on my music and the meeting started. I'm so sorry. But I will read your book for my sure. My first book is about an artist. Pierwsza książka jest o artyście, więc polecamy. I'm very deeply interested in art, and so I write about a lot of things, not just crimes. Także ja rzeczywiście mam dosyć szeroką gamę tematyczną tego, o czym piszę i to na szczęście nie jest tylko i wyłącznie zbrodnia i morderstwo. Bardzo dziękuję, to duża ulga. Na pewno przeczytam. Thank you very much. It's a relief for me to hear that it's not only murder. It seems that you have one thing in common with Wojciech here. Because some time ago I asked him if he would write a crime novel without a murder, and he said definitely not. But I was going to ask you about something else, about two books, if you read them, and if you did, what is your opinion about them? One is Catriona Ward's Last House on the Needless Street. And the second is Hidden Pictures by Jason Rekulak. I've not read Hidden Pictures, but I know Catriona, and I read that book and loved it. Yeah, I think she's amazing, actually. Mm-hmm. Yeah. Wychodzi na to, że nasz gość ma dużo wspólnego z naszym prowadzącym, ponieważ kiedyś padło pytanie o to, czy Wojciech Mielarz napisze kiedyś książkę, w której nie pojawi się morderstwo, i odpowiedź już miała absolutnie nie. A potem pytanie padło o dwie książki. Ostatni i czy... dom na zapomnianej ulicy, i druga to Ukryte obrazki Jasona Rekulaka. Pierwsza, Ukryty dom, to jest Catriona Ward, powiedz. Tak, i pierwszą książkę Aleks czytał i bardzo poleca, Ukrytych obrazków nie czytał jeszcze. Hidden Pictures. Hidden Pictures by Jason Rekulak. Okay, thank you. Yeah. That's great.
Hi, I wanted to ask you who's your favorite character from Greek mythology, or what inspires you the most from Greek mythology? Oh, well, you know, so my first novel, The Alcestis, is inspired by the myth of the Alcestis, which is about a woman who doesn't speak. Cóż, pierwsza moja książka jest inspirowana mitem o kobiecie, która nie mówi. And that myth haunted me for decades. Because, you know, growing up in Cyprus, I was surrounded by Greek mythology. I to jest taki mit, który tak naprawdę chodził za mną od naprawdę wielu, wielu dziesięcioleci, bo jak wiecie, dorastałem na Cyprze, a Cypr jest pełen greckiej mitologii. And so, you know, in Cyprus and Greece, you're not taught Shakespeare at school, but you're taught Homer and Euripides and things like that. I jak dorasta się w Grecji czy na Cyprze, to w szkole nie uczy się o Szekspirze, tylko o Homerze albo o Eurypidesie. So I feel very grateful because it's given it, they're such rich stories. And what I find really interesting about them. I tak naprawdę jestem wdzięczny za to, bo mam wrażenie, że to jest skarbnica wspaniałych opowieści i też to, czego mnie to nauczyło. Is that they were written thousands of years before the first therapist, you know? I że ciekawe w tym jest to, że wszystkie te historie, te mity powstały tysiące lat, zanim pojawił się pierwszy terapeuta. But they make complete sense psychologically, you know? A jednocześnie to są opowieści, które absolutnie mają sens z punktu widzenia psychologii. So if we take the myth of, in English you say Medea, in Greek Medea, I don't know, Medea, you know, she killed her children. And when we see that performed now, we don't reject it and say that would never happen. We believe her, we hate her, but we believe that she's real. I jest to też o tyle ciekawe, że są mity, które pokazują rzeczy, których, weźmy na przykład mit o Medei, to jest postać, która zabiła swoje własne dzieci. I kiedy w tej chwili czytamy o tym, to nie odrzucamy tego jako coś, co się nie mogło wydarzyć. Oczywiście nienawidzimy, potępiamy ją za to, ale nie mówimy, że to jest absolutnie nie mogło się wydarzyć. And so, you know, I think it's because these writers were geniuses, but I think it's also because human nature hasn't changed much in 3000 years. I myślę, że to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że autorzy tych mitów byli geniuszami, a druga rzecz jest taka, że to pokazuje, że ludzka natura właściwie przez te tysiące lat niewiele się zmieniła. And so what I love about the trend for retelling Greek mythology now, either in a feminist way or in a psychoanalytic way, is that the stories still work. I to, co mi się bardzo w tej chwili podoba w takim trendzie, który wiem, że jest obecny, czyli takiego ponownego opowiadania mitów greckich, czy to z perspektywy feministycznej, czy psychoanalitycznej, to to, że one cały czas pokazują nam, że to ma sens. One są cały czas, no, można w nich odnaleźć odbicie rzeczywistości. And personally, coming from Cyprus, I'm really fascinated by Aphrodite, because the island belonged to her. I ponieważ sam jestem z Cypru, najbardziej fascynuje mnie Afrodyta, ponieważ Cypr był nazywany jej wyspą. And for the goddess of love, she was quite a scary goddess. A jak na boginię miłości, to była dosyć przerażającym stworzeniem. And so I really am looking forward to writing about her and exploring her in depth as well. I dlatego bardzo z wielką ekscytacją czekam na to, jak będę mógł bardziej się przyjrzeć Afrodycie i coś o niej napisać. Thank you for your question. Dziękuję za pytanie. Yeah, actually one more, because I've read Silent Patience and the Maidens, but I haven't read the Furia yet. And I wanted to ask you, because there was a crossover in between Silent Patience and the Maidens. And I wanted to ask you if there will be a crossover in Furia. Oh, I love that question. Nobody's asked me that question yet in Poland. It's I love that kind of things. I love to set novels, all my novels in the same world. To bardzo dziękuję. Jeszcze nikt mi nie zadał takiego pytania tutaj w Polsce. I cóż, ja bardzo lubię i chciałbym wszystkie swoje powieści osadzać w jednym świecie. Because as a reader, and I hope you, I'm sure you'll agree, I like to encounter the same characters in different books in different ways. It's fun. Dlatego, że myślę, że spotykanie się z tymi samymi postaciami, ale w różnych książkach, to jest wielka frajda też dla czytelników. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. And as a writer, it means that you can approach them from a different perspective.
A dla autora to jest z kolei możliwość podejścia do tych postaci z całkiem różnych perspektyw. And so I felt like with the maidens I didn't quite get Mariana the way I wanted to, so I bring her back in the Fury. I dlatego Mariana pojawia się ponownie w Furii, ponieważ mam takie wrażenie, że w Boginiach nie przedstawiam jej tak, jak chciałbym w 100%. And Theo, there's a small reference to Theo as well. I też są odniesienia do Theo, do Theo, czyli postaci z pacjentki. But it's also nice because it means I don't have to say goodbye to any of these characters because I know I'll revisit them later. A kolejna rzecz dobra jest taka, że tak naprawdę nie muszę się żegnać z tymi postaciami, bo wiem, że zawsze mogę je zaprosić z powrotem. And at some point I have an idea for a sequel to The Silent Patient where I'd like to bring lots of characters back and play with them all again. I think it would be really fun. I właściwie chodzi mi po głowie to, żeby napisać sequel do pacjentki i zebrać te wszystkie postaci, albo przynajmniej część z nich i zaprosić je znowu do mojego świata literackiego. Thank you very much. Dziękuję. It's been really fun, can I just say, being here in Warsaw. It's my third time to visit and I really enjoy talking to people in Poland and they're all really fun, so thank you. Mogę tylko powiedzieć, że to jest moja trzecia wizyta w Polsce. Naprawdę doskonale się tu bawię. Uwielbiam spotkania z czytelnikami. Zawsze dajecie mi dużo frajdy i bardzo lubię z wami się spotykać i rozmawiać. Także dziękuję. And I just also wanted to say, since it's my last event, that I wanted to say thank you and a round of applause for Anna, who's an amazing translator. She's been with me all week. I've worked with many translators and I've never known anybody who's so fast and so good. So I'm really Tak, to jest ten moment, kiedy muszę przetłumaczyć coś na swój temat. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you very much for your check. Can I just thank you too? It was really great. Thank you very much. Thank you. Rozumiem, że to koniec spotkania, przynajmniej tej części, gdzie zadajemy pytania, a teraz Alex jest jeszcze do Państwa dyspozycji, żeby podpisać parę książek. So it's the end of the meeting or the part where we sit on the sofa. Now it's your time for autographs and a little chat with Alex if you feel like. Dziękujemy bardzo.